Grej Dołek, Rzecz Jasna, Wiara i Światło, grupa animacyjna As, Weekend Band. Taka kryptoreklama trochę, nie? No ale to chyba tak to wygląda, nie? I mówią, że Człowiek Orkiestra. Kanewa Kulturalna jest to inicjatywa, która ma na celu pokazywanie twórców, którzy działają u nas w Ostródzie, bądź są z Ostródą związani, bo to niekoniecznie musi być osoba, która w tej chwili w Ostródzie mieszka, ale ma korzenie ostródzkie. I jest to miejsce, w którym chcemy pokazywać również bardzo ciekawe wydarzenia kulturalne, czyli twórca i dziełotwórcy, inicjatywa. I to jest wszystko to, co jest takiego bardzo ciekawego, związanego z kulturą, z edukacją, o czym może nie wszyscy wiedzą. I taka idea to była jednak na początku, żeby pokazywać osoby, które nie są bardzo powszechnie znane, bądź też nawet jeżeli są, to również zajmują się czymś, o czym nie wszyscy wiedzą. Pomysł na Szymona już nam chodził po głowie jakiś czas. Tak naprawdę to była kwestia terminu i umówienia się z Szymonem. Człowiek do tańca i grzańca. Oto portret kochanego Szymonka, utalentowanego Ostródy mieszkańca. Szymon Szybczyński dlatego, że Szymon wpisuje się w ideę kanapy kulturalnej tak naprawdę. Chodzi nam o ludzi z pasją i o ludzi, którzy tą pasję udostępniają innym. I tak naprawdę też o takich, którzy mają więcej tych pasji i chcą je pokazywać innym i tak naprawdę żyją tym, co kochają. I takich ludzi tutaj zapraszamy. Grupa teatralna Zmysł, Mozaika, Miłomłyn, Dąbrówno, Seniorki moje ukochane, Teatr Absurdu Większego, TAW, Salezjan, Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia. Tyle. Dzień dobry pani. Wiesz, że pani tak swobodnie siedzi, możemy się przyjrzeć na chwilę. Dzień dobry. Robimy sondę. Pytamy o... z telewizji Rzecz Jasna jesteśmy, niepartyjnej, swobodnie, proszę się nie obawiać. Chcielibyśmy podpytać o ideę mężczyzny. Kwitnie, można by rzec. Kwitnie. Podobno niedługo ma mieć swoją gąbkę, nie będzie żółta, tylko niebieska. Ładna żółta gąbka. Żona Szyszego ma dużo do niego cierpliwości. Nie pochwala tego, że częściej mnie w domu nie ma niż jestem, ale pracujemy nad tym. Pewnie kiedy pojawią się małe szyszątka, to pewnie się sporo zmieni i będę wtedy siedział w tym domu. No. Rozwija się, miejmy nadzieję, że coraz lepiej. Graczy, coraz więcej graczy. To teraz apel. Ludzie, wyjdźcie z tych domów, tak, i przyjdźcie na dworzec w piątek o 19:00. Są tam bardzo ciekawi ludzie. Można miło spędzić czas w ciekawym towarzystwie i się rozerwać, tak. Nie siedźcie w tych domach przed telewizorem, przed komputerami. Droga młodzieży, do was też kieruje apel. Wyjdźcie z tych domów. Nie znajdziesz fajnej żony ani fajnego męża na Skype'ie, tak, czy na jakimś forum, no. Wyjdź, przyjdź do nas. Piątek 19:00. Dworzec Rzecz Jasna. A mój kata, jestem kolekcjonerem.